Szczęśliwi ci, którzy w ubiegłym tygodniu wzięli wolne 27 grudnia. Do wykorzystania mieli dzięki temu prawie cały tydzień. Taki długi urlop skłania kierowców do odwiedzin rodziny i dalekich wojaży. Mimo to, jak twierdzą policjanci, na zachodniopomorskich drogach było wyjątkowo spokojnie. W związku z tym, że te święta rozłożyły się na cały tydzień, zresztą tak było w roku poprzednim, ten ruch też jest rozłożony na cały ten tydzień, tak? Czyli część osób przyjeżdża wcześniej, część osób przebywa gdzieś dłużej poza miejscem zamieszkania, czy z kolei wyjeżdża dopiero po świętach. Także nie ma takich sytuacji, jak bardzo często jest w okolicach na przykład innych świąt, jak święta zmarłych, że jest taki skumulowany ruch na naszych drogach. Tutaj jest to rozłożone i przez to nie ma jakichś większych zagrożeń czy większych utrudnień w ruchu. W każdym razie teraz było bardzo spokojnie, nie było właśnie jakichś zakorkowań, czy jakichś bardzo poważnych wypadków, które powodowały utrudnienia w ruchu w naszym województwie. Większość osób miała jednak tylko 3 dni wolnego. Czasu mało, a rodzina taka wielka. I niektórzy kierowcy się spieszą. Pośpiech nie pomaga jednak w bezpiecznej jeździe i niestety w okresie świąt Bożego Narodzenia nie odbyło się bez wypadków. W związku z tym, że zawsze porównujemy statystykę do tego, jak było w roku poprzednim, wygląda to porównywalnie na szczęście. Nie ma jakichś takich diametralnych różnic, a zwłaszcza cieszy nas to, że nie ma znacznie więcej ofiar niż w roku poprzednim. No w tym roku odnotowaliśmy jednak 15 wypadków, w których kilkanaście osób zostało rannych i niestety mieliśmy również 2 wypadki śmiertelne. No i to są wydarzenia zawsze takie tragiczne, które najbardziej nas poruszają. Mogłoby się zdawać, że święta to okres rodzinnej wieczerzy bez alkoholu. W wielu domach niektórzy jednak nie wyobrażają sobie Wigilii bez procentów. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie to, że wśród kierowców po alkoholu znajdują się i tacy, którzy siadają tego dnia za kierownicę. Liczba zatrzymanych pijanych kierujących jest porównywalna. No niestety, no mimo naszych apeli i próśb o to, aby nie wsiadać do samochodu po kieliszku, czy mieć w rozwadze to, że w momencie, kiedy będziemy podróżować w dniu następnym, żebyśmy byli trzeźwi i przede wszystkim wypoczęci. Zatrzymaliśmy przez minionych 6 dni ponad 50 pijanych kierujących. I tu mówimy tylko o kierowcach samochodów, ponieważ już, jak wiemy, rowerzyści nie są wliczani w tą statystykę. Dla policji zbliża się okres wytężonej pracy, bo Sylwester to nie czas błogiego spokoju. To okres zabaw, często suto zakrapianych alkoholem, awantur i bijatyk. A stan trzeźwości kierowców nie zbliża się do ideału tego dnia. Miejmy to na uwadze i bawmy się bezpiecznie.